Ach, jest tutaj i osadziła się w pionie. Jest to kolejna moneta i też zanim odpalę auto i ruszę, zrobimy jeszcze małe podsumowanie. Zobaczcie, jedna, dwie, trzy. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na nadmorskiej plaży w Krynicy Morskiej. Od 2 godzin prowadzę już tutaj poszukiwania. Wyszło kilka złotówek. Było kilka ciekawych akcji związanych z poszukiwaniami. Natomiast zbiera się coraz więcej ludzi. Dokończę jeszcze poszukiwania w 2 miejscach, gdzie jeszcze można odpalić wykrywacz i tam trochę poprzemiatać, żeby komuś nie chodzić po głowach, bo przecież to jest nieetyczne. I będę zbierał się na inną plażę. Wracam na dół na plażę, żeby jeszcze z 30 minut poprowadzić poszukiwania. Jest kolejna moneta. Kolejna złotówka. Dzisiaj złotówkowy dzień jak na razie. Kolejne sygnały to kapsel, a obok kapsla złotówka, czyli rośnie już ilość monet znalezionych tutaj na plaży. No i jest kolejna złotówka z nadmorskiej plaży w Krynicy Morskiej. To już chyba będzie bodajże 5 dzisiaj. Kolejne klasyczne miejsce. Widać, że ktoś miał swoją bazę, pełno słoneczniku złupanego. Wszedłem tutaj i już jest kilka sygnałów. O! I to praktycznie na wierzchu jest 50 groszy. O, tu jest złotówka. I tutaj mamy jeszcze jakiś sygnał. Zaraz go namierzymy propointerem. Tutaj coś jest. Wykrywacz łamał ten dźwięk. Nie wiem, co to jest. Czy to jakaś stalowa moneta, czy to... Gdzieś jest tutaj. Wyciągniemy. Tutaj coś mamy. Tutaj coś mamy, albo nie mamy. Mamy 5 groszy. To są takie wredne monety, gdzie wykrywacze to wycinają. Tak jak we wcześniejszych filmach mówiłem, tych monet mamy teraz ze stali bardzo dużo i wykrywacze przy dużej dyskryminacji je po prostu nie widzą. Czyli złoty 50, złoty 55, ale jeszcze tutaj się przejdziemy i zobaczymy. Ewakuacja na plaży. Już jest bardzo dużo turystów, którzy opalają się i odpoczywają, dlatego trzeba zmienić miejsce. Przecież nie będziemy tu im przeszkadzać i chodzić po głowach. Także wybór padł na kolejną nadmorską miejscowość i jadę do Sztutowa. Zobaczymy, co tam się uda znaleźć. Z tej plaży udało mi się znaleźć 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zł, czyli nie jest to aż tak źle, no i 7 grosiaków. A spędziłem na tej plaży z wykrywaczem metali około 3 godziny. No to ruszamy do Sztutowa.
Dotarłem już do Sztutowa. Rozbiłem sobie tutaj taką bazę w zaciemnionym miejscu. Samochód stoi tam dalej przy parkingu. Zanim wejdę na plażę, to trzeba odczekać, dlatego że jest teraz południe, jest bardzo dużo plażowiczów, no i podejrzewam, że nie będzie gdzie za bardzo chodzić, ale za chwilę się przekonamy, wypiję kawę i od razu śmigam z wykrywaczem na plażę. Jeszcze skucha. Oj, kurde. Tak to jest, jak człowiek jest zdarny. Jeszcze szybki posiłek. Zapieksa musi być oczywiście, bo to szybko, tanio i prawie zdrowo. Przed wejściem na plażę. Może być, polecam. Sztutowo, plaża, zejście numer 60. No i wchodzimy na plażę, ale tu ups, niespodzianka, jeszcze bardzo dużo ludzi, także trzeba się tutaj w jakiś sposób odnaleźć i znaleźć miejsce, gdzie można odpalić wykrywacz metali. Udało mi się znaleźć trochę miejsca do poszukiwań. Pewnie jeszcze tak z 2-3 godziny, zanim ta plaża troszkę opustoszeje, będę musiał chodzić tak trochę dyskretnie bliżej wydm strefy ogrodzonej, ponieważ no, nad morzem nie będzie dla mnie miejsca. Natomiast do Sztutowa przyjechałem również po to, żeby porobić dokumentację fotograficzną, ponieważ organizujemy 4. Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych Sztutowo 2024 w dniach 7-8 wrzesień 2024 roku. Także jestem też tutaj po to, żeby poszukać, ale też żeby zorientować się jakby w całej sytuacji, jaka tu jest przestrzeń do tych zawodów, no i też jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, pola namiotowe, parkingi i inne rzeczy. Jest tu mega, mega ciekawie, jest tu bardzo atrakcyjnie, także widzimy się 8 września na Mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych. A ja odpalam wykrywacz i ruszam, żeby jeszcze tutaj sobie trochę poszukać. A co znajdę, to się okaże. I to jest 50 groszy. Czyżby tu była dwuzłotówka? Zaraz zobaczymy, już to podkopałem. Ale zaraz się okaże. Się okaże, gdzie to jest. Jeszcze jest głębiej. Jeszcze jest głębiej. I jo, dwuzłotówka. Kapsel. Ale tu jest jakiś worek. Zobaczymy, może coś jeszcze tu będzie. Nie, same kapsle tutaj. Bardzo ciekawe rozwiązania, zarazem proste i skuteczne, prowadziła gmina Sztutowo. Wzdłuż plaży są postawione takie ławeczki. Tu mam jakieś sygnały, do nich wrócę. Wcześniej już znalazłem, zobaczcie. 25 groszy, ktoś zostawił muszelki, a my sobie tutaj wrócimy do tych sygnałów, które mam tutaj. Tu jest folia, tu jest jakiś sygnał 82, no to jak już wiecie, 82 to może być, mówię złotówka, 2 złote, ale o, jest tutaj, czyli mamy 2 złote i jeszcze tu były jakieś 2-3 sygnały. A, tu jest. I to taki dosyć mocny sygnał, 90, jakiś aluminium może być. O, jest. Jest, jest, jest. Nie aluminium, ale złotówka. Czyli tutaj i jeszcze szukamy dalej w tym miejscu, czy coś będzie. Jeszcze jakiś sygnał gdzieś tutaj był. A nie, to jest ta folia aluminiowa. Ucieka ona. No i przejdziemy sobie wokół tej ławeczki, sprawdzimy, czy coś jeszcze jest. O. Nie ma. Nie ma, nie ma. Także jak ktoś będzie w Sztutowie, ławeczkę do odpoczynku ma już przygotowaną. O, a tu jest kolejny sygnał, ale głęboki, zaraz go wykopiemy.
a tym sygnałem było 2 grosze. Ławka szczęścia i miłości. Tutaj w tym miejscu widać, że było grillowane. Pozostałości zostały, bo sygnał pewien, ale chyba tutaj jest, o, wyskoczyła. Chciałem powiedzieć, chyba tutaj będzie jakaś niespodzianka i jest niespodzianka, bo jest złotówka. Obszar do przeszukania. Było grillowane, było chmielone, to i było gubione. Nawet się zrymowało. A idę sobie tak od tej głównej plaży, wzdłuż tego płotu. Przeszedłem jakieś już 300 metrów. I będę szedł z powrotem, ale tutaj zawitam też nad wodę, bo jest pusta przestrzeń. A, jest tutaj i osadziła się w pionie. Jest to kolejna moneta i też złotówka. Jakoś na tych plażach teraz złotówki dominują. Ostatnio tylko 2 złotówki, a teraz złotówki. Ale przyjdzie tylko się z tego cieszyć. Ale generalnie muszę wam powiedzieć, że na tej plaży jest mało śmieci, mało zrywek, mało kapsli, mało folii aluminiowej. Bynajmniej w tym miejscu, gdzie szukam, bo może jak tam skieruję się bliżej centrum, to tego będzie więcej. Ale na razie trzeba się cieszyć z wszystkich sygnałów tych monetarnych, obiegowych złotówek. Było pite, bo są puszki, było siedzone, bo jest wygniecione. No i oczywiście tutaj trzeba wejść, bo to jest miejsce, gdzie może coś nam zawsze dać. A tu mamy sygnał. 81, 80 pewne, czyli co to może być? A oczywiście, że może być, zobaczcie. Jak to, co to może być? To może być klasycznie 2 złote. 2 złote polskie łobiegowe. 2 ziko. Tutaj taki dość pewny sygnał. Za chwilę zobaczymy, co to może być. Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? A co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Ściąga mi to sitko. Nie, to sitko. Chodź tutaj do mnie. Coś musi być chyba głębiej. Tak mi się wydaje. Albo i tego nie ma, zniknął ten sygnał. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie ma. A nie, jest jeszcze gdzieś głębiej. A, zobaczcie. Ja się tu przesunę. Zobaczcie, jak moneta się ułożyła. Nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj jest na rancie, o, w pionie. I sygnał mi zniknął w pewnym momencie, a jest to 10 groszy. Dlatego tak to się dzieje, że jak leży tak na płasko, to jest sygnał pewien, a jak już jest w pionie i to jeszcze moneta, gdzie jest dużo stali, to wykrywaczu, męcz się i poszukiwaczu, wysłuchuj, co to za dźwięki wydaje ta moneta. Pewny sygnał, duża wartość ID na wyświetlaczu. Spójrzcie, jakie to jest ID i zobaczymy, co jest pod setką, co piasek nam wyłoni na zewnątrz. 87. Sobie to pokopiemy, zobaczymy, co to tu jest. Co to tu jest? Gdzieś jest tutaj to z boku. To jest, gdzieś to jest z boku. Gdzieś to z boku. O, jest tutaj. Tutaj to wyrzuciłem. Odpalam jeszcze pimpka i szukamy. I szukamy, oby coś ciekawego, łe tam, jestem królem polmosu. A tym razem wartość 81, czyżby 2 ziko. Gdzieś to tutaj jest na wierzchu, gdzie ty jesteś, gdzieś tutaj musisz być. Gdzieś musisz być, gdzieś tu musisz być. A jak? 82 to pewna dwuzłotówka. Dosyć bogato na tej plaży w Sztutowie, z czego się bardzo cieszę.
Zbliżyłem się tutaj bliżej głównej plaży. Jest kolejny sygnał i jest to 50 groszy. A w międzyczasie odchodzą moi widzowie, których serdecznie pozdrawiam, z którymi przybiłem piątkę i też zrobiłem dobry uczynek, bo przed chwilą znalazłem panu, który wycierał dziecku głowę, srebrny kolczyk. Znalazłem srebrny kolczyk, który spadł do ziemi. Także coś tutaj się dzieje, a zobaczcie, za mną jest takie boisko. Jeszcze sporo kręci się tutaj plażowiczów, także na razie nie mam szans, żeby tutaj wejść i chyba dzisiaj nie wejdę, bo pomału będę musiał zbierać się do domu. Późna pora, a muszę do wieczora dojechać, ale jeszcze zrobimy małe podsumowanie, co udało mi się znaleźć na tej plaży. I jeszcze na koniec udało mi się znaleźć bumbuma, ale na oko, czyli jest plaża, musi być rysorak. I to nie byle jakie, bo to jakieś tam GT Porsche. Żal opuszczać tą plażę, zobaczcie, ile tam jeszcze jest plażowiczów, ile tam potem będzie można znaleźć rzeczy na wykrywacz, ale no niestety pewnych rzeczy się nie przeskoczy, także trzeba robić swoje i ruszać dalej. A to, co tam znajdą chłopacy, to się pewnie jeszcze pochwalą nam, co znaleźli w Sztutowie na plaży. Zanim odpalę auto i ruszę, zrobimy jeszcze małe podsumowanie. Zobaczcie, 1, 2, 3, 4 dwójeczki tutaj wyszły. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 złotówek. 4 50 groszówki. 20 groszówki 2 i tutaj grosiaki, czyli 8, 10, 12, 14, 16, 17 zł wyskoczyło w plaży w Sztutowie. Czas szukania około 2 godziny, może 2 z kawałeczkiem. A, zapomniałbym, bum bum, samochodzik, tutaj jakiś taki element, nie wiem co to, jakieś szczypce są, zobaczcie sami. No i wziąłem też ze sobą, no nita, patrzcie, zapomniałem jak to się nazywa, śledzia, że tak powiem, a śmieci wyrzuciłem do kosza. Generalnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, o poszukiwania w Krynicy Morskiej i w Sztutowie, uważam, że są bardzo udane. Generalnie bardzo duża ilość monet. Nie ma tej biżuterii złotej, którą chciałoby się znaleźć. Mało zabawek. Dzieci gubią na plażach. No ale tak to jest. Każdy jest coraz bardziej ostrożny. Jest mało złotówek, tych monet obiegowych, dlatego że ludzie płacą kartami i telefonami. Będzie tylko coraz gorzej, chyba że coś się zmieni. Jedno złoto w tym roku dopiero zaliczone w sezonie wakacyjnym. No też trzeba uważać za pewien rodzaju sukces. Co by nie było, odpalamy Flintstona i ruszamy do domu przepakować się i dalszą drogę. Dzisiejszy odcinek dobiega już końcowi, natomiast ja, korzystając z okazji, chciałem serdecznie podziękować wam za wspieranie kanału, postawienie nam wirtualnej kawy, jak również wpłaty poprzez system Tiple. Serdecznie wam dziękuję za wszystkie wpłaty, serdecznie wam dziękuję za to, że nas wspieracie i darzycie nas ciepłym słowem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kariera firmowca wymaga poświęcenia.